Obecnie odczuwalny jest bardzo duży nacisk lęku, jeżeli chodzi o finanse, jeżeli chodzi o stratę tych finansów, wszelkiego rodzaju straty materialne. I tego też już możecie doświadczać, bo to te naciski, one się pojawiają jak fala i są coraz większe i mniej więcej od grudnia zaczęło to wzrastać. I chcę, żebyście byli tego świadomi, że jest taki moment i jest taki czas. I informacje, które będą spływać z zewnątrz, jeżeli chodzi o rząd, instytucje, ekspertów i tak dalej, one będą też podszyte lękiem. To też będą informacje, które będą generowały lęki, które będą wzmagały lęki. Nie możecie temu ulegać. Nie możecie ulegać wpływom lęków, bo te lęki są i będą wyswobadzane i będą powodowały, że niektórzy z was będziecie, albo już nawet tego doświadczacie, że będziecie pod wpływem tych lęków, będziecie im ulegać. I to będzie miało swoje katastrofalne skutki. Bo jeżeli będziesz ulegał lękom, a będziesz cały czas słyszeć o tym, że dzieje się źle i będzie coraz gorzej, kryzysy, inflacja, problemy na rynku pracy, problemy na rynku nieruchomości, na giełdzie i tak dalej, będziesz to słyszał. Jeżeli będziesz i za tym, i że będziesz ulegał w ogóle tym informacjom, to po pierwsze, albo zaczniesz się wycofywać z różnych odważnych działań, będziesz się wycofywał z wiary, będziesz wchodził w miejsce bierności i takiej stagnacji, trzymając się tego, co masz. Jeżeli jesteś na przykład osobą, która prowadzi biznes, to będziesz zastanawiał się, co zrobić, żeby zabezpieczyć to, co masz. Nie będziesz chciał iść dalej, nie będziesz na przykład inwestował. Jeżeli jesteś osobą, która ma etat, to na przykład będzie tak, że będziesz bał się, obawiał się zmiany tej pracy. Więc pierwsza opcja jest taka, że możesz zacząć się wycofywać i stać się bierny. A druga opcja jest taka, że możesz pod naciskiem tych lęków, w panice, zacząć robić taką rzecz, że w sposób bezmyślny próbować działać, ale to nie będzie odwaga w Duchu Świętym, tylko to będzie z paniki, to będzie z racji tego, że będziesz się obawiał, więc możesz podejmować w związku z tym pewne ruchy na szybko, bez rozważenia tego, czy to przyniesie korzyści, czy nie i tak dalej. To też jest pod wpływem lęku, jest pod wpływem nacisku lęku. Więc to jest bardzo istotne, żebyście byli tego świadomi. Nie możecie ulegać temu. To, co jest z zewnątrz, bo będą naciski i zewnętrzne, ale też będą różnego rodzaju naciski, jeżeli chodzi w ogóle o wasz umysł. I teraz tak. Uleganie lękom będzie prowadziło do kolejnego miejsca, czy do miejsca niedowiarstwa. Od razu za lękiem idzie niedowiarstwo. Jeżeli patrzysz na rzeczy tylko z perspektywy tego, co naturalne, jeżeli będziesz temu ulegać, to będzie przychodziło do twojego życia coraz bardziej niedowiarstwo. Będziesz wykradany pod wpływem tych lęków, którym będziesz ulegał, będziesz wykradany z wiary, którą masz w jakimś tam temacie, na przykład właśnie w temacie finansów, w temacie rozwoju finansowego. Niedowiarstwo jest naszym wrogiem. Jeżeli wejdziesz w to miejsce, nie dziw się, że później będą następowały kolejne skutki negatywne. Bo jeśli będziesz w miejscu niedowiarstwa, nie będziesz dowierzał Bogu w temacie finansów, to będziesz próbował rozwiązywać różnego rodzaju sytuacje finansowe na sposób naturalny. Nie będziesz widział ponadnaturalnych możliwości wyjścia z pewnych sytuacji. Nie będziesz widział ponadnaturalnych rozwiązań, otwartych drzwi. Więc chcę, żebyście byli tego świadomi. Bardzo istotne jest w tym czasie, żebyście wzmogli swoje życie modlitewne. Jeżeli prowadzicie biznesy, niech waszą codziennością będzie to, że modlicie się o swoje firmy, modlicie się o swoje przedsiębiorstwa, modlicie się o swoich klientów, modlicie się o inwestycje, o strategię, o tym, jak działać w obecnym czasie. To jest bardzo ważne. Jeżeli jesteście ludźmi, którzy, nie wiem, pracujecie gdzieś na etacie, czy prowadzicie w ogóle domy, też się módlcie generalnie o sprawy finansowe. Nie zostawiajcie tego samego sobie na zasadzie ulegam temu, co słyszę, ulegam temu, co widzę wokół, bo to nie będą dobre wieści. Teraz pytanie, co ty z tym zrobisz? Czy ulegniesz lękom, które są wyswobadzane obecnie, czy weźmiesz na tym autorytet i ruszysz w odwadze z wiarą? Chcę, żebyście byli tego świadomi.